Zakonu Marcin Piskowski, nie stawił się jako obrońca z wyboru, adwokat Mateusz Iberski, w imieniu oskarżyciela Szrywa, Knewa, Animec, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stawiła się adwokat Dominika Trudnicka, substytucja adwokata Bartosza Wolańskiego, pełniący swoją substytucyjną akt, stawiła się publiczność. Oczywiście ogłoszenie wyroku następuje jawnie, zatem proszę Państwa o powstanie, będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w składzie obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2022 roku, 18 stycznia 2023 roku, 15 lutego 2023 roku i 18 kwietnia 2023 roku sprawy z oskarżenia prywatnego Animex spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przeciwko Marcinowi Jerzemu Gustowskiemu, oskarżonemu o to, że w punkcie pierwszym w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.27 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook wpis zawierający film wraz z odnoszącym się do filmu komentarzem o treści Oszon, Netto, Dino, Jelenia Góra, Masania, Siedlęcin, takie mamy zdrowe mięso, udostępniajcie całą prawdę o polskim mięsie z tłuszczu nakładczego sprzedawanego w marketach, tak jesteście Państwo truci, to teraz wyobraźcie sobie, co jest w markowych warunkach i oni mają czelność mnie sądami straszyć. Zapraszam konsumentów do sądu, żebyście spojrzeli im prosto w twarz. Oto, że w dniu 7 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.27 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym YouTube film wraz z tytułem filmu Oszon, Netto, Dino, Jelenia Góra i Masania Siedlęcin, takie mamy zdrowe mięso, udostępniajcie oraz wraz z zamieszczonym komentarzem do filmu o treści Oszon, Netto, Dino, Jelenia Góra i Masania Siedlęcin, takie mamy zdrowe mięso, udostępniajcie całą prawdę o polskim mięsie z tłuszczu nakładczego sprzedawanego w marketach, tak jesteście Państwo truci, to teraz wyobraźcie sobie, co jest w markowych warunkach, i oni mają czelność mnie sądami straszyć. Zapraszam konsumentów do sądu, żebyście spojrzeli prosto w twarz. W punkcie trzecim oto, że w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.55 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook list zawierający film wraz z odnoszącym się do opublikowanego filmu komentarzem o treści zdrowa żywność, kochane mamuście, zobaczcie co się dzieje. W punkcie czwartym, w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.55 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook wpis zawierający film wraz z odnoszącym się do filmu komentarzem o treści zobaczcie, co ludzie mi przysłali. W punkcie piątym, w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 14.54 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook wpis zawierający film wraz z odnoszącym się do filmu komentarzem o treści dziś badanie mięsa pod kątem norm azotynów i azotanów zakupione w sieci handlowej Tesco i Biedronka i Jelenia Góra. Proszę Państwa, to skandal, ale te żarówki i te skarb nie nadają się do spożycia. Jesteśmy masowo podtruwani jako polscy konsumenci. W punkcie szóstym, w dniu 9 sierpnia 2019 roku opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym YouTube wpis zawierający film wraz z zamieszczonym tytułem filmu badanie mięsa zakupionego w sieci handlowej Tesco i Biedronka oraz wraz z zamieszczonym komentarzem do filmu o treści dziś badanie mięsa pod kątem norm azotynów i azotanów zakupione w sieci handlowej Tesco i Biedronka, Jelenia Góra. Proszę Państwa, to skandal, ale te warunki i ten schab nie nadają się do spożycia. Jesteśmy masowo podtruwani jako polscy konsumenci. W punkcie siódmym, w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 15.45 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook komentarz o treści Tesco Jelenia Góra, schabki, barwinki, to strach jeść, stanowiącego tytuł wpisu zawierającego na to trzy zdjęcia. W punkcie ósmym, w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 16.08 opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook wpis zawierający film wraz z odnoszącym się do filmu komentarzem o treści Berlinki
i norma przekroczona kilkukrotnie azotynów i azotami, masakra biedne dzieci w punkcie 9 na dniu 9 sierpnia 2019 roku opublikował na swoim profilu w portalu społecznościowym YouTube film wraz z tytułem filmu Berlinki Ulubiona trucizna dzieci oraz wraz z zamieszczonym komentarzem do filmu o treści Berlinki i norma przekroczona kilkukrotnie azotynów i azotanów, masakra biedne dzieci. Rozumiecie, dlaczego tyle dzieci trafia na onkologię? W punkcie 10 w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 16.09 w miejscu na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook opublikował zdjęcie przedstawiające urządzenie po tester SOEX Pfizer F4 z widocznym wynikiem pomiaru azotanów 12249 umieszczone w paluszce Berlinki wraz z odnoszącym się do opublikowanego zdjęcia zamieszczonym komentarzem oskarżonego o treści samo zdrowie rady taści. Wyobraźcie sobie, ile tego schodzi na ogleni. To jest o to, że za pośrednictwem wyżej wymienionych środków masowego komunikowania się oskarżony zniesławił pokrzywdzonego animem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową z siedzibą w Wolinach, pomawiając pokrzywdzonego jako producenta żywności pochodzenia zwierzęcego o wprowadzanie do obrotu produktów parówek Berlinki i schabu zawierających wielokrotnie przekroczone normy zawartości konserwantów w postaci azotanów, azotynów, a w konsekwencji stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów, a w tym dzieci, a w szczególności wprowadzanie do obrotu produktów trujących, powodujących nowotwory, a zatem o takie postępowanie, które mogło narazić pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego dla rodzaju wykonywanej przez niego działalności, to jest o czym z artykułu 212 paragraf 2 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeka punkt 1. Oskarżonego Marcina Jerzego Bustowskiego uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu. W punkcie 2 na podstawie artykułu 632 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego określa, że koszty procesu ponosi oskarżyciel prywatny. Proszę usiąść. Proszę Państwa, proszę o zachowanie powagi. W przeciwnym razie będziecie Państwo musieli iść do sali rozpraw. Przedstawienie ustnych motywów rozstrzygnięcia, mimo że rozprawa odbywała się z wyłączeniem jawności, odbędzie się również jawnie. Sąd nie znalazł podstaw do tego, ażeby czynność tę zachować w podobnych warunkach jak prowadzenie wówczas rozprawy, o co wnioskował oskarżyciel prywatny. Proszę Państwa, do mnie tutaj proszę stron. Do tutejszego sądu skierowany został akt oskarżenia przez jednego z wiodących producentów żywności. To skierowanie aktu oskarżenia opiera się na zarzucie, jakoby oskarżony swoim postępowaniem miał zrealizować znamiona przestępstwa pomówienia o to, że producent ten wprowadza do obrotu środki spożywcze, które, czy towary, które są szkodliwe dla zdrowia. Tego producenta żywności w szczególności zaniepokoił i wzburzył fakt, że jeden z konsumentów, którym niewątpliwie jest pan Marcin Bustowski, ośmielił się nagłośnić sprawę dotyczącą składników, które są dodawane do żywności. Ośmielił się na stronach internetowych upubliczniać przeprowadzane przez siebie badania, no to może za dużo powiedziane, niemniej pozwolił sobie na upublicznienie tego, w jaki sposób sam jest czy poddawany takim właśnie sytuacjom, w których zmuszony jest konsumować na przykład towary czy produkty, które jego zdaniem nie odpowiadają normom. I gdyby do tego się tylko i wyłącznie pana działalność sprowadzała, to istotnie rzeczywiście można by było mówić o tym, że swoim zachowaniem zrealizował pan znamiona
przestępstwa z artykułu 212. Natomiast jeżeli przejrzy się zarówno zawartość tych zapisów wideo, jak również dokonywanych przez Pana na stronach internetowych wpisów już takich tekstowych, to niewątpliwie widać, że nie tylko do tego sprowadza się Pana działalność. Jest dla sądu oczywiste, że nie tylko opiera się Pan na wynikach przeprowadzanych przez siebie analiz przy użyciu urządzenia, które Pan zakupił. Urządzenia, które służy zgodnie z informacją producenta do badania żywności. Mówi się również o tej instrukcji, że wyniki, które dotyczą badania żywności przetworzonej, mogą nie być wiarygodne, to również też jest podane, ale w żadnym z tych materiałów wideo nie przedstawia Pan nieprawdziwych informacji. Pokazuje Pan, jakie urządzenie Pan używa, jakie Pan wyniki przy użyciu tego urządzenia uzyskuje. Są to wszystkie informacje w żaden sposób przez Pana nie zniekształcone. Co istotne, również te informacje, które Pan przywołuje, nie są to informacje tylko i wyłącznie oparte na Pana wiedzy, ale również, co ciekawe i to warto w tym miejscu przywołać, zawarte również w wynikach kontroli, które były przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zaraz, przepraszam, gdzieś odłożyłam ten dokument. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzała nie tylko w 2014, ale również w krótkim czasie, zanim Pan zaczął to w internecie upubliczniać, przeprowadzała również swoje właśnie badania, kontrole. I na przykład można odwołać się do raportu informacji o wynikach kontroli, które została przygotowana przez nas Najwyższą Izbę Kontroli, a zatem organ jak najbardziej wiarygodny, dokument w postaci tej informacji również jak najbardziej wiarygodny. Jeżeli sięgniemy do tego raportu, ja pozwolę sobie Państwu tutaj stroną tylko w krótkiej części przywołać zapisy tego raportu, oczywiście nie w całości, bo raport ten jest znacznie bardziej obszerny. Jest to raport zatytułowany Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności. Jest to publikacja z lutego 2019 roku, gdzie Najwyższa Izba Kontroli odnosi się również do samej sytuacji tego, czy i ewentualnie w jaki sposób te kontrole w Polsce są przeprowadzane. I również tutaj podaje się, że między innymi, że ani obowiązujące przepisy, ani też funkcjonujące w Polsce organy nie mają takiej dostatecznej, pełnej kontroli nad jakością czy nad zawartością poszczególnych składników substancji dodatkowych w produktach. W raporcie tym wskazuje się między innymi, że w zleconej przez NIK ekspertyzie w zakresie analizy zagrożeń dla zdrowia populacji polskiej ze strony substancji dodatkowych z listy E w produktach spożywczych wśród dodatków, które mogą wywoływać alergię, podaje się tutaj barwniki, również podaje się, że tak, następująco. Jako dodatki o wysokim potencjale pronowotworowym wymieniono konserwanty, w tym m.in. azotyny i azotany. To jest zapis strony 13 z tego publikatora. Dalej Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, w ramach prowadzonych urzędowych kontroli żywności
Nie weryfikowano procesu technologicznego recepty środków spożywczych w aspekcie zasadności stosowania w danym wyrobie dodatków do żywności. Nie żądano zatem, jeśli w jednym artykule spożywczym producent użył kilku substancji dodatkowych w ramach jednej grupy technologicznej, to jest zastosował na przykład w parówkach 16 substancji dodatkowych o następujących funkcjach technologicznych: stabilizatory, regulatory kwasowości, substancje konserwujące, dwie substancje zawęszczające, wzmacniacze smaku, barwnik i przeciwutleniacz. Nawet w takich przypadkach inspekcja sanitarna uznawała, że każdy z tych dodatków, skoro został dopuszczony do stosowania w danym produkcie w dozwolonej dawce, był uzasadniony technologicznie bezpiecznie dla człowieka. Tymczasem, jak wynika z kolejnych raportów sporządzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, okazuje się, że te ilości, jakie znajdują się w produktach, mogą okazać się niebezpieczne, w szczególności dla osób do 10 roku życia. Wnioski po kontroli zawarte również w raporcie Najwyższej Izby Kontroli zatytułowanej System Kontroli Bezpieczeństwa Żywności w Polsce, stan obecny, pożądane kierunki zmian, również wskazuje na pewne sytuacje, które nie pozwalają na kategoryczne stwierdzenie, że ten system kontroli w Polsce w 100% działa. Na przykład również w treści tego raportu pojawia się zapis, oczywiście sam raport jest znacznie bardziej obszerny. Niemniej kontrola wykazała także, iż najbardziej narażone na przekroczenie akceptowanego dziennego pobrania substancji dodatkowych w żywności były dzieci, głównie w wieku do lat 10. Także dokonana ponowna ocena bezpieczeństwa stosowania azotanów i azotynów potwierdziła niektóre dowody na związek azotynów w diecie z nowotworami żołądka oraz połączenie azotynów i azotanów z przetworzonego mięsa, z nowotworami jelita grubego. Stwierdzono ponadto narażenie na rakotwórcze N-nitrozoaminy powstające m.in. podczas termicznej obróbki żywności zawierającej te substancje. Proszę Państwa, sąd przytoczył te wybrane fragmenty z raportu, ażeby unaocznić tutaj Państwu, w szczególności stronom, że te informacje, które oskarżony podawał w internecie, na swoim profilu facebookowym, jak również w wpisach tekstowych w internecie, to nie są informacje, które zostały przez oskarżonego wyssane z palca, a zatem nie poparte żadnymi badaniami, żadnymi kontrolami, żeby tylko i wyłącznie opierały się na tym badaniu, tym urządzeniem, które Pan zakupił. Stanowisko oskarżyciela prywatnego, jakoby oskarżony winien poddawać badaniu produkty spożywcze do laboratoriów, które mają odpowiednie przyrządy, no, wydaje się tutaj nieco trudne do zaakceptowania, bo osoba fizyczna, konsument, przecież nie jest w stanie kierować tego typu produktów do badania przez koncesjonowane laboratoria, chociażby już z samego faktu kosztów przeprowadzenia takiego badania. Dziwi zatem fakt, że oczekuje się od oskarżonego, żeby tego typu badania przeprowadzał. Te natomiast okoliczności są niezbędne do ustalenia, czy w Pana działaniu można dostrzec jakikolwiek społeczną szkodliwość tych informacji, które Pan przekazał, czy to właśnie na YouTubie, czy też na stronach internetowych, w tych pisach tekstowych. W ocenie sądu, żeby można było Panu jakąkolwiek czyn zabroniony i przypisać,
pisać i na tej podstawie przypisywać panu zawinienie i za taki czyn ukarać, musiałaby być co najmniej szkodliwość społeczna takiego czynu wyższa niż znikoma, tak? Z tego to oczywiście wynika z artykułu 1 kodeksu karnego. Nie każdy czyn zabroniony, ale tylko taki, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma, jest przestępstwem, za które osoba może być ukarana. Natomiast jaka jest społeczna szkodliwość tego czynu? W ocenie sądu tutaj trudno dopatrzeć się społecznej szkodliwości w sytuacji, gdy oskarżony próbuje upowszechnić te informacje, które są urzędowo znane i które zostały urzędowo poświadczone w odpowiednich dokumentach. Wielokrotnie pan w swoich wystąpieniach wskazuje na pewną szkodliwość tych składników. Najwyższa Izba Kontroli w tych raportach również po części potwierdza, że do takiej sytuacji może dochodzić. Dziwi zatem fakt, że oskarżyciel prywatny przekonany o bezpieczeństwie tych produktów, zamiast zaprosić pana na rozmowę, wybacza najcięższe działa, jakie są możliwe do wyobrażenia w demokratycznym państwie prawa, a mianowicie kieruje akt oskarżenia poprzedzony jedynie skierowaniem listu podpisanego przez prawników wzywającego do zaniechania naruszeń. Skoro można, jeżeli państwo uważacie, że te wszystkie informacje, które były podawane przez oskarżonego, były w jakimkolwiek stopniu szkodliwe dla państwa wizerunku, że wpłynęły w jakikolwiek sposób na obniżenie państwa dobrego imienia w środkach masowego przekazu, czy też w opinii publicznej, to chyba najprostszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie jakiejś dyskusji, czy to z oskarżonym, czy też z osobami, które popierają jego społeczną działalność, bo w tym miejscu też należy nadmienić, że oskarżony nie jest żadnym producentem żywności, nie jest dla państwa konkurencją, nie czyni tego dlatego, ażeby wprowadzić inny konkurencyjny produkt na rynek, tylko robi to właśnie w tym celu, żeby uświadomić społeczeństwu, że kontrola żywności powinna być bardziej dokładna, aniżeli jest w chwili obecnej. To, że zapoznał się z treścią tych raportów, to, że jest aktywny, domaga się różnych od państwa przedstawienia badań, również oczekiwał, chociaż taka informacja też tutaj w toku procesu padła, że państwo też mieliście przeprowadzać badanie tego urządzenia i sprawdzać skuteczność tego testera, którym się posłuży i macie, tak przynajmniej padła informacja, że macie dysponować takimi badaniami, to właśnie te wszystkie informacje byłyby zasadne do podniesienia właśnie w takim dyskursie z oskarżonym, nie natomiast kierowanie aktu oskarżenia przeciwko osobie fizycznej, duży koncern spożywczy kieruje akt oskarżenia przeciwko jednemu z konsumentów, który ośmielił się powiedzieć, że żywność może zawierać niewłaściwe ilości azotynów, azotanów. Ponieważ jesteście państwo wiodącym producentem na rynku, no to siłą rzeczy najwięcej tych produktów jest spożywanych, stąd zapewne najbardziej to państwa jakoś dotknęło. Natomiast nie każdy czyn, nawet zabroniony, podlega karaniu, nie podlega karaniu, nie stanowi przestępstwa, czyn, którego społecznej szkodliwości trudno się w ocenie sądu dopatrzyć. Z pewnością
punkt, jak podawał jeden ze świadków, nie może być uznany za dobro narodowe. Taka trudno znaleźć tutaj taką argumentację. Taka argumentacja pani Nesana rzeczywiście padła z jednego ze świadków, uznając produkt za dobro narodowe, które powinno podlegać jakiejś szczególnej ochronie. Zdaniem sądu jednak powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której mamy możliwość rozmawiania również na takie trudniejsze tematy, a mianowicie tematy dotyczące bezpieczeństwa żywności, jakości tej żywności, składu tej żywności, dopuszczalnej ilości składników w tej w takiej żywności. To naprawdę nie jest powód, zdaniem sądu, żeby sprawę kierować na forum sądu karnego, żeby to sąd karny miał rozpoznawać kwestie dotyczące zdrowej żywności. Natomiast w przypadku oskarżonego to nagłośnienie, to upowszechnienie takich informacji dotyczących składu nie tylko państwa produktów, to dotyczyło produktów również innych producentów kupowanych w różnych sklepach. W żadnym wypadku to nie było kierowane tylko wobec państwa ta informacja. Chodziło o to, żeby konsumenci zaczęli być bardziej świadomi tego, co konsumują. Te wszystkie materiały, które były przez oskarżonego upowszechniane, nie miały w żadnej formie takiego tonu napastliwego, agresywnego. Trudno uznać to, jak tutaj było stanowisko oskarżyciela prywatnego, żeby to było jakieś działanie hejterskie w ocenie sądu, było to działanie zmierzające do upowszechnienia tych zagrożeń, z jakimi możemy mieć obecnie do czynienia. Dlatego też trudno było podzielić argumentację oskarżyciela prywatnego co do tego, żeby oskarżonego ukarać za czyn, który został przez niego popełniony w dniu 7 sierpnia 2019 roku. Trzeba również podkreślić to, że sąd karny działa w granicach złożonej skargi, a zatem mówimy o wpisach i o tekstach, które ukazały się w dniu 7 sierpnia 2019 roku. Czy w okresie późniejszym wypowiadał pan teksty bardziej agresywne, czy też bardziej napastliwe, to dla niniejszego postępowania nie ma znaczenia. Jeszcze raz podkreślę, sąd działa i ocenia zachowanie, które miało miejsce w dniu 7 sierpnia 2019 roku, a w zakresie tego działania sąd nie dopatrzył się działań czy zachowań, które należałoby uznać za społecznie szkodliwe. Każda z tych informacji, która była przez pana utrwalona, a następnie upowszechniona na portalu społecznościowym YouTube, nie była w żaden sposób zniekształcona, zatem trudno w ocenie sądu mówić, aby dopuścił pan się przestępstwa z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, a zatem, ażeby za pomocą środków masowego komunikowania miałby pan pomówić tutaj podmiot w Animex Food, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o takie działania, które mogłyby ją poniżyć w opinii publicznej. Trzeba też zauważyć, że artykuł 212 penalizuje działania, a zatem też w tych materiałach nie pojawiają się pana wypowiedzi odnośnie działań Animexu, natomiast pojawiają się informacje dotyczące produktów, jakie są na rynku, a są produktami pochodzącymi z Animex Food Polska.
I trzeba również zwrócić uwagę na to, że obowiązuje w naszym systemie prawnym ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która również przewiduje penalizowanie zachowań polegających na wprowadzaniu czy podawaniu nieprawdziwych lub wprowadzających błąd informacji o wytwarzanych towarach. Dziwi zatem też fakt, że jeżeli Państwo jako producent jesteście przekonani o klimacie na poparcie tego odpowiednie certyfikaty, że nie podjęliście Państwo działań również na podstawie tej ustawy. Oczywiście działanie na podstawie tej ustawy wymagałoby od Państwa jako producenta udowodnienia, bo ten ciężar dowodów przenoszony jest wówczas na drugą stronę, wykazania, że te rzeczywiście te produkty nie spełniają wszelkie wymogi, nie zawierają nadmiernych substancji, o których tutaj oskarżony mówi. Niemniej w ocenie sądu to działanie, o które został Pan oskarżony, zdaniem sądu nie realizowało znamion przestępstwa. W związku z tym został Pan od tego czynu uniewinniony, a koszty procesu zostały określone w ten sposób, że winien je ponieść oskarżyciel prywatny. Ten wyrok jest oczywiście wyrokiem nieprawomocnym. Stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji od takiego wyroku. W tym celu należałoby w terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i następnie w terminie 14 wnosić apelację do Sądu Okręgowego za pośrednictwem tutejszego sądu. Rozumiem, że treść wyroku jest zrozumiała, bo tyle również. W takim razie to wszystko. Dziękuję bardzo. Proszę o spokojnie. Gratulujemy wygranej w Sądzie Najwyższym, Pani Sędzia. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Gratulacje. Do trzech razy się okazał. Trzeci mój proces w tym tygodniu i trzeci. Proszę, proszę. Wygranie. Marcinie. Wydaje Pani mecenas. Za trzeci razem dopiero. Trzymaj się. To już teraz leci się. Już leci się teraz, co? Słuchajcie, jak to podsumować? Więc głoszenie w mojej ocenie prawdy, w szczególności w słusznym interesie społecznym, nie narusza norm prawa procesowego, czyli procesu karnego, jak i wykroczeń. I to jest podsumowanie mojej tej całej sprawy. Ja myślę, że Animex powinien wyciągnąć daleko idące wnioski z tego, że interes dzieci stoi ponad interes ekonomiczny korporacji. I to jest ten przekaz do Państwa, żebyście robili zdrowe parówki, które nie będziecie nazywali dobrem narodowym. Pozdrawiam serdecznie. No i na tym kończymy tą relację dzisiaj. Wygraliśmy. Marcinie. Nie ma. A nie wiem, gdzie jest. Nie na dole chyba. Na dole, nie przyniesiono. A, dzięki, będzie na paliwo. Jak zwykle. Słuchajcie, ja myślę, że to jest super, kochani, super. W tym
co teraz trzeba głosić, tak? W tej walce, bo to jest jedyna rzecz, która może spowodować, że obudzimy społeczeństwo. Tak? Nie bądź. Dobro i prawda finalnie zawsze wygra. Ale po jakim czasie, słuchaj, to też jest... Ale finalnie zawsze. Miksza, dzięki ci. Do usłyszenia, kochani, do zobaczenia. Na razie.